Jesteśmy na wystawie Symcha Trachter, Światło i Barwa, której jestem kuratorem. Nazywam się Jakub Bendkowski. Jest to pierwsza po 90 latach wystawa monograficzna tego artysty. Pierwsza retrospektywa jego dzieł, tak można by powiedzieć, odbyła się w 1930 roku, więc po 90 latach przywracamy Trachtera publiczności. O Trachterze wiedzieliśmy do tej pory bardzo mało. Wystawę tę poprzedziła dość duża kwerenda źródłowa, dwuletnie badania. No i owocem tych badań jest nie tylko ta wystawa, ale też towarzysząca jej publikacja z katalogiem. Trachter to artysta, tak jak powiedziałem, zapomniany, ale zasługujący, myślę, na ponowne odkrycie i uwagę publiczności. Wypracował swój bardzo oryginalny, myślę, styl malowania, ekspresyjny, który mamy okazję na wystawie oglądać. Na wystawie zgromadziliśmy bowiem 40 obrazów i rysunków artysty od tego okresu najwcześniejszego, od roku 1916 do roku, właściwie 1942. Na wystawie pokazujemy takie pierwsze jego szkice, próby malarskie, jeszcze bardzo akademickie, jego pierwsze obrazy inspirowane impresjonizmem. Trachter przeszedł porządną edukację w kilku uczelniach artystycznych, między innymi w Warszawie, Krakowie, Wiedniu, no ale przełomem w jego twórczości był Paryż, czyli lata 24-29, kiedy zmienił dość gruntownie sposób, w jaki malował i gdzie wykrystalizował się jakby jego styl, który już potem towarzyszył mu do końca życia, do roku 1942. Na życie Trachtera na tej wystawie patrzymy przez pryzmat miejsc, w których tworzył, przez miejsca, które go inspirowały. Chcemy tę twórczość lepiej zrozumieć. I myślę, że najważniejsze miejsca w jego twórczości, które zaważyły na życiu osobistym, na biografii artysty, ale też na jego malowaniu, na jego sztuce, to przede wszystkim Lublin, z którego pochodził. Drugie takie ważne miejsce to Kazimierz nad Wisłą, do którego właściwie w latach 30. wyjeżdżał na każde letnie miesiące, na każde letnie wakacje. I tam chyba stworzył, tak przynajmniej mi się wydaje, najwięcej obrazów. No i oczywiście Paryż. Paryż, który był tym miejscem, gdzie dokonał się przełom w jego twórczości. I ten Paryż też paradoksalnie najlepiej jest nam znany, dlatego że Trachter pisał stamtąd listy do swojego przyjaciela Wiktora Ziółkowskiego, który na wystawie też jest tutaj obecny. Te listy szczęśliwie przetrwały do dzisiaj w Bibliotece Łopacińskiego. I też są, tutaj dodam, podane in extenso w katalogu dzieł artysty. Można je tam przeczytać. I część z nich także na wystawie jest pokazywana, część oryginałów.